Po dzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Nazywam się Kasia Pijanowska, a to jest podcast Po dzwonku, w którym oddajemy głos osobom pracującym w szkole. Stres zwykle towarzyszy nauczycielom i nauczycielkom w codziennej pracy. Często odbiera poczucie sensu i radość z uczenia. Jak radzić sobie ze stresem i czerpać satysfakcję z pracy? Co wzmacnia i pozytywnie wpływa na dobrostan? O tym porozmawiamy w trzecim odcinku zatytułowanym Od stresu do sensu, czyli o radości i satysfakcji z uczenia. Naszą rozmówczynią jest Joanna Roszak, nauczycielka języka polskiego z prawie 20-letnim stażem. Profesorka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Literaturoznawczyni. Ostatnio wydała książki Żuraw z origami, opowieść o Józefie Rotblacie i Słyszysz? Synagoga, wychodząc spod poznańskiej synagogi przywronieckiej. Jest także poetką. Właśnie ukazał się jej nowy tomik zatytułowany Om. Asiu, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że zgodziłaś się z nami porozmawiać w trzecim odcinku podcastu Po dzwonku. Dzień dobry, cześć. Wiem, że niedawno zmieniłaś szkołę. Chciałabym cię dopytać o powody zmiany i ten kontekst naszego dzisiejszego spotkania, czyli stresu w twojej pracy w szkole. Dzień dobry, cześć raz jeszcze. No to chyba teraz podprogowo przekazujemy taką informację, że jednym z fundamentów tej decyzji był stres i tak, to jest trafne rozpoznanie, jakkolwiek oczywiście zmiana pracy także w naszym zawodzie również wiąże się ze stresem, ale ja podjęłam tę decyzję na dzień przed radą pedagogiczną wieńczącą ten ostatni rok szkolny, czyli bardzo późno i być może za późno, pod koniec sierpnia. I właściwie sprowokowały mnie do tego niechcący, nolens volens, moje uczennice z klasy wychowawczej, które w tym roku skończyły szkołę, są jej absolwentkami i szczęśliwie zostały zatrudnione trzy z nich w bardzo znanym zespole ludowym pieśni i tańca pod Warszawą, a jedna z nich w teatrze w Warszawie. I zdały mi taki raport z tego, jak minął ich pierwszy miesiąc w pracy. Napisały mi, że spotykają się często na wspólnych śniadaniach w sobotę i rozmawiają głównie o tym, że nie mogą się doczekać, żeby w poniedziałek wrócić do pracy. I ja wtedy sobie pomyślałam, że właściwie to im zazdroszczę, że po pierwsze bardzo się cieszę, bo pracowały 9 lat w szkole baletowej na to, żeby być w takich dobrych miejscach, ale jednocześnie ja poczułam, że to jest czas na zmianę z wielu powodów. Po pierwsze, trudno jest bez zmiany wzrastać. Po drugie, zdawałam sobie sprawę z tego, i to pewnie zawsze również w naszym zawodzie wiąże się ze stresem, że zmieniam tę pracę również, czy najpierw zostawiam ją, później się okazało, że ją zmieniam, bo miałam taki bardzo krótki okres bez królewia, bez szkoły. 2 dni później jednak stwierdziłam, że nie mogę pracować tylko w innym miejscu i że potrzebuję szkoły również. No i też z drugiej strony, że cały czas czuję, że chciałabym coś dawać dzieciakom czy młodzieży. No ale w każdym razie miałam takie poczucie, że podejmuję tę decyzję również mimo wielu ważnych elementów. Jednak w szkole artystycznej było mi bardzo blisko do tych dzieci, tak bardzo głęboko czytających, kochających poezję. Miałam poczucie, że zostawiam klasę wychowawczą, którą miałam objąć i którą znałam wówczas od 5 lat i wiadomo, moja ówczesna klasa wychowawcza była przed nawiasem, ale mówiąc o tej, która miała mi się dopiero zdarzyć, myślę o dzieciakach, które zorientowawszy się, że nie przeczytałam Harry'ego Pottera, zmotywowały mnie do tego i następnie zrobiły naprawdę solidny sprawdzian, z którymi w ich pierwszej klasie siedziałam godzinami na podłodze i które naprawdę szczerze kochałam. Więc mimo tych dzieci, mimo cudownych nauczycieli, z których duża część to artyści, więc też bardzo szczególny gatunek człowieka, a nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących w tej szkole po prostu kochają sztukę.
mimo cudownego budynku, nie wiem, to pewnie była narastająca decyzja i mogę tylko powiedzieć tak ogólnie, dlaczego nauczyciele zmieniają pracę w szkole na pracę w innej szkole. Prawdopodobnie część z nich ma dość zarządzania krzykiem czy szantażem i czuje zawód, no właśnie ten wielki zawód, wracam do tytułu książki Anny Sokolińskiej, którą właśnie przeczytałam. Ten tytuł jest znakomity, więc niech jeszcze raz zabrzmi. Nauczyciele, wielki zawód. I tak, to z jednej strony jest wielka profesja, która wiąże się jednocześnie z wielkim rozczarowaniem. Zatem są nauczyciele, którzy zmieniają szkołę na szkołę z powodu strachu przed konkretnym rodzicem albo przed konkretnym uczniem. To mi się nigdy nie zdarzyło. Albo przed innymi nauczycielami i to także nie jest moja historia. Oczywiście wielu nauczycieli zmienia pracę przez wzgląd na strach przed dyrekcją. I gdyby zajrzeć, albo gdy zajrzeć na stronę na Facebooku Mobber w szkole, to okazuje się, że te historie są naprawdę tak wstrząsające i bardzo rzadko z happy endem, ale trudno tutaj pewnie o jakikolwiek happy end, nawet w przypadku pozytywnego rozwiązania dla nauczycielki czy nauczyciela procesującego się w sali sądowej. Bardzo często takim podłożem jest niezgodność wartości między kimś, kto zarządza szkołą albo, no pewnie najczęściej tak, więc zapewne zmienia się miejsce szkoły z powodu czegoś, co bym nazwała jakimiś wyższymi wibracjami. I taka odwaga zapewne się raczej opłaca, chociaż ona sama w sobie naturalnie jest też bardzo, bardzo stresogenna. No ale jeżeli chęć tej zmiany czegoś w swoim życiu jest większa niż strach, no to już widzimy, jak się te wartości układają na szalach wagi zostać czy odejść. Słyszę, Asiu, w twoim głosie mnóstwo emocji. Jak o tym mówisz i słyszę ten stres, ale też słyszę, że starasz się być bardzo uważna na powody innych nauczycielek i nauczycieli. I to, co wydaje mi się jest tutaj istotne, że nie każdy nauczyciel i nie każda nauczycielka może zmienić szkołę. Tak, na pewno tak jest. Ja jednak mam świadomość mojego przywileju w tamtej sytuacji, bo jak mówię, no, odeszłam ze szkoły na półtora dnia w niebyt, ale jednocześnie pamiętam o tym, że mam drugą pracę, która też jest pracą na etat. Jest pracą, której nie zamieniłabym za skarby świata. Po drugie, wiem, że mieszkam w ogromnym mieście, gdzie z dnia na dzień można znaleźć pracę w zawodzie nauczyciela, a kiedy zerknąć na stronę z ofertami pracy dla nauczycieli, to myślę, że polonista byłby zatrudniony w przynajmniej kilku szkołach z dnia na dzień i to otrzymując jeszcze duży bukiet od dyrektora. Znam też takie szkoły w Poznaniu, w których przez wiele miesięcy dzieci nie miały języka polskiego, dlatego że nie znalazł się nikt chętny, więc ta sytuacja wygląda inaczej niż w mniejszych miejscowościach czy na wsi. Więc tak, oczywiście, cieszę się, że o tym Kasiu powiedziałaś, bo ja, jak zaczęłam tę odpowiedź, mam świadomość tego przywileju. Powiedziałaś o tym, że zmiana pracy jest stresująca. Sama praca nauczycielska jest bardzo stresująca. Asiu, co cię najbardziej stresuje w pracy w szkole? Myślę, że stresuje mnie fakt, że często słyszę o tych 18 godzinach, które spędzamy w szkole, jeżeli jesteśmy w niej zatrudnieni na etat. Więc okazałoby się zapewne, że stresuje czy denerwuje mnie to, co inni ludzie myślą o naszej pracy. Zapewne też jako nauczycielki, nauczyciele mamy bardzo mało systemowego wsparcia i to nie jest przytyk do żadnej ze szkół, którą bliżej znam, czy w której pracuję, pracowałam. Myślę tutaj o wiele szerszym kontekście. I teraz właściwie, jakbym jeszcze miała dołożyć jakiś element do tej mojej decyzji z sierpnia, to prawdopodobnie jakimś puzzlem przyczyniającym się do zmiany obrazka była wizyta studyjna, którą miałam dużą frajdę odbyć z kilkorgiem polskich nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, gdzie między innymi odwiedziliśmy szkoły. I to jest zdanie, które było już cytowane na kilku czy nawet kilkunastu portalach nauczycielskich, bo my je tam bardzo wyraźnie wysłyszeliśmy i pojawiło się w wielu naszych relacjach. Odwiedziliśmy szkołę w Atlancie, której dyrektorka powiedziała nam, że dba o swoich nauczycieli, wsłuchuje się w ich potrzeby i
robi to, dlatego że ma świadomość, że, i tutaj posłużyła się takim powiedzeniem, które lubi, że głodny nauczyciel zje dziecko. To jest oczywiście metafora, ale ten głód jest głodem docenienia, takiego poczucia, że ktoś w ogóle nas widzi jako nauczycieli i nauczycielki, że ktoś docenia naszą pracę. Więc zadbanie o dobrostan nauczycielek i nauczycieli jest zawsze zadbaniem o dobrostan tych, których uczymy. I dlatego dziwię się, że bardzo wielu rodziców czy osoby, które na zewnątrz spoglądają na szkołę i na naszą pracę, fokusują się na dzieciach, nie dostrzegają tego bardzo prostego faktu. Ja też pamiętam takie zdanie Magdaleny Tuli, bo dość często się nim posługuję, o tym, że dziecko jest jak kudełko i trudno z niego wyjąć coś, czego się nie włożyło. Ale w sytuacji nauczyciela też bardzo trudno jest w to pudełko włożyć coś, czego się nie ma. Więc jeżeli nauczyciel jest zestresowany, to nie włoży w te dziecięce głowy, ciałka, ani spokoju, ani pewności, ani szczęścia. A to jest równie ważne jak to, co chcemy im programowo przekazać. I jest jasne, że dziecko, które czuje się zestresowane na naszej lekcji, a być może to się udziela, jeżeli spotyka się klasa z zestresowanym nauczycielem, to chyba trudno, żeby czuła, że ma pod sobą no taki właśnie stały grunt, w którym może się zakorzenić. Każdy, kto ma kota, potwierdzi, że koty doskonale rozczytują nasze stany wewnętrzne i nasze ewentualne rozedrgania. Myślę, że dzieci są również takim papierkiem lakmusowym i doskonale zbierają czyjeś emocje. Pewnie, że dojrzały nauczyciel w sytuacji jakiegoś nagłego życiowego stresu będzie wiedział, co zrobić, bo albo się tym stresem z klasą podzieli. Czasem warto klasę poinformować o tym, że dzieje się coś w naszym życiu, więc niestety przez najbliższych kilka dni albo tygodni te lekcje mogą wyglądać inaczej. Czasem obliczem naszej dojrzałości jako nauczycielek i nauczycieli jest to, że zakładamy maskę i staramy się odegrać, że właśnie ten stres nam się nie przydarza. Tyle, że w sytuacji pracy nauczycielskiej dość często myślimy o takim chronicznym stresie i ja znam mnóstwo koleżanek z różnych szkół, które fantazjują o tym, co mogłoby się wydarzyć bardzo często strasznego, żeby uratowało je przed pójściem w poniedziałek do pracy. To jest straszne. Ty zapytałaś, Kasiu, co jest stresorem w pracy nauczycielskiej. Ja właściwie pierwszy raz pracuję teraz w takiej dużej szkole na osiedlu. W przyszłym roku mija 20 lat, od kiedy trafiłam do edukacji i mam takich przyjaciół, którzy pracują w szkole mniej więcej tak samo długo i mówią, że ja nigdy nie poznałam prawdziwej szkoły. Oczywiście trochę się przy tym śmieją, ale tak, ja teraz rozumiem, czym jest właśnie ta prawdziwa szkoła, bo to jest bardzo głośna szkoła. Ja takiej szkoły, jak mówię, pracując długo, nie znałam, a większość polskich szkół tak wygląda. Więc w korytarzu jednocześnie znajdują się pary chłopców, których trzeba rozdzielać, bo przerwa, na której ktoś się nie popycha, przepycha, nie bije, czasem dla zabawy, jak mówią, a czasem nie, chociaż dla mnie to jest najgorszy rodzaj zabawy, sobie tego nie wyobrażam, jest jednocześnie przestrzenią i tą czasową i miejscową, gdzie spotykają się oni z dziećmi zakrywającymi uszy, chroniąc się przed hałasem. I to jest dla mnie zupełnie nowy element życia nauczycielskiego, więc pewnie dlatego o nim mówię jako pierwszym, ale wiedząc, o czym będziemy rozmawiać, sięgnęłam też do różnych badań i okazuje się, że stres bardzo często wiąże się z nastawieniem dzieci z niskimi zarobkami, to jest jasne. To jest tak jasne, że ja już chyba więcej nie będę o tym wspominać, ale trudno nie być zestresowanym, szczególnie w dzisiejszych czasach, inflacja i tak dalej. Nie wiem, kiedy będą Państwo słuchać tego podcastu. No właśnie, kiedy żyjemy w takim środowisku finansowania i szkoły, i edukacji, i nas jako tych, którzy w tej przestrzeni pracują. A poza tym, kiedy osiągniemy pewien stopień rozwoju, to powinniśmy czuć się bezpiecznie i mieć szansę na awans. Tymczasem w tym zawodzie jest bardzo trudno o szansę na awans, bo będąc nauczycielem dyplomowanym właściwie możemy odczekać no właśnie do 20 lat pracy w szkole i złożyć wniosek o przyznanie nam tytułu profesora oświaty.
i później już nic. Zostaje nam 20 albo 30 lat pracy w szkole i mamy świadomość, że już nie osiągniemy nic więcej. Oczywiście są wśród nas tacy kamikadze, którzy chcą kierować szkołami. To jest naprawdę wielkie zadanie, ale też trudno mi myśleć o pracy dyrektora jako swego rodzaju awansie. To jest jednak zupełnie inne stanowisko. Myślę o stanowisku nauczycielskim. Więc to jest też taki bardzo ważny element związany z tym, że obserwujemy naszych znajomych pracujących w różnych innych miejscach, którzy jednak zostają doceniani i mają takie poczucie, że rozwijają się i ten ich rozwój jest zauważany, jest jakoś nazywany. W pracy nauczyciela po prostu w pewnym momencie kończy się przepaścią. Asiu, powiedziałaś o tym, że stres nauczycielski oddziałuje na uczniów, uczniowie są zestresowani. W ostatnich tygodniach bardzo dużo mówi się o stresie uczniów i uczennic. Raport Młode Głowy, który nie wiem, czy zbulwersował, ale na pewno otworzył oczy bardzo wielu osób. W takim razie, dlaczego nie rozmawiamy tak globalnie, społecznie o stresie nauczycielskim? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, chociaż jest to dla mnie rzeczywiście jedna z większych zagadek. Jak można być tak krótkowzrocznym i nie widzieć, w jaki sposób są połączone te kropki. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie możemy komuś dać czegoś, czego nie mamy. Jeżeli nie mam pudełka cukierek albo zapałek albo ołówków, no to trudno, żebym je przekazała komuś, kto stoi obok. I chyba podobnie jest ze spokojem, z pewnością, że jesteśmy w miejscu, które nawet jeżeli teraz jest trudne, w miejscu życiowym, to znajdzie się jakiś ratunek. Nie zawsze jest tak, że gdzie rośnie niebezpieczeństwo, wzrasta też szansa na ratunek, jak napisał Friedrich Hölderlin. To porozmawiajmy może o tym ratunku w takim razie, bo nie chciałabym, żeby cała nasza rozmowa była okraszona jednak taką nutą smutku, którą wyczuwam w twoim głosie. Sama czuję też te emocje. Poszukajmy w takim razie tego ratunku dla nauczyciela i nauczycielki. Asiu, co cię wzmacnia w twojej roli w szkole, w twojej pracy? Ja znalazłam sobie ratunek, taką powiedziałabym o deskę ratunkową w macie, czyli znalazłam matę ratunkową, ale no właśnie, czyli musimy szukać poza szkołą i musimy szukać w takich sferach, które są dostępne każdemu przedstawicielowi, każdej przedstawicielce każdego zawodu. Joga jest dla mnie taką praktyką, która pełni funkcje restoratywne i przywraca energię. I ja od wielu lat czuję, jak odżywia i moje ciało, i mój umysł. Ona dla wielu ludzi na całym świecie stała się taką nową gramatyką życia i nasyca nasze codzienne życie znaczeniem. Ja zaczynam dzień od maty, 20 minut na niej spędzam przynajmniej i to zależy, czy idę do szkoły na 8 czy 8.50. To jest osobny temat, prawda? Jak mają być szczęśliwe dzieci, które wstają o godzinie w pół do szóstej, żeby dojechać do szkoły na 8, a w wielu szkołach zajęcia zaczynają się od 7.10. Nawet jeżeli nieregularne zajęcia, no to takie zajęcia, na których dzieci poprawiają sprawdzian, albo nie wiem, rozwijają się w jakichś kierunkach. Tylko one nie są tam same. Tam są również nauczyciele, którzy również wstają w pół do piątej. Ale wiesz, czytałam teraz książkę, którą napisał Giovanna Heyman, Yoga Revolution. I ja naprawdę myślę, że to może być też rewolucja w szkole. W Stanach to, co mnie uderzyło, to plakaty o zajęciach mindfulnessowych albo o mindfulnessowych przerwach, albo o wspólnym, świadomym oddychaniu na przerwach. Gdy weszliśmy do klasy matematyczki, moją uwagę zwrócił plakat Anatomia jogi, więc o niego zagadnęłam. No powiedziała, że tak, codziennie zajęcia zaczyna 15 minutami jogi, więc spytałam tylko pierwsza, te powiedzmy o 8 czy o 9. Ona powiedziała, nie, każde zajęcia. I to jest też dla mnie coś nowego w tym roku, bo też staram się tak zaczynać zajęcia. Przynajmniej 5 minut z moją starszą klasą, 6. Zaczynamy jogą na krześle, oddychaniem. I oni się dopominają o te zajęcia, to znaczy, że to działa. I wcale nie jest tak, że później realizujemy, gdyby ktoś się martwił, mniej programu. Nie, to właśnie pozwala nam być
bardziej troskliwymi dla siebie, bardziej wrażliwymi. Ale wracam do tego, co napisał Heyman, bo mnie to uderzyło i sobie zapamiętałam tę jego myśl. On napisał tam, że bardzo często ci wrażliwi ludzie i troskliwi ludzie są dla siebie najtrudniejsi. Na przykład nauczyciele, te nauczycielki troskliwi, troskliwe wobec uczniów, bo to dość często idzie w parze ze zwątpieniem, czy ja wszystko robię dobrze, tak? Czy poświęcam dość czasu na uczenie. To idzie w parze z samokrytyką, ale on napisał dalej, że taka twardość nigdy nie prowadzi do przebudzenia, a życzliwość tak, i że to jest bardzo wielkie zadanie właśnie, żeby być życzliwym wobec siebie. No więc jako nauczyciele, nauczycielki niestety musimy też być swoimi nauczycielami i nauczycielkami takiej życzliwości wobec siebie. Zatem mata ratunkowa i dla mnie jednak, kiedy pamiętam, taką funkcję ratunkową pełni czytanie, ale też czytanie poezji. Przy czym, może jeszcze to uzupełnię, mówiąc yoga, żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli, rozumiały, mam na myśli nie tylko asany. Yoga to jest coś więcej niż to, w jaki sposób ją rozumie się w siłowniach, w tej naszej zachodniej kulturze. Jest też wiele miejsc, w których można ją praktykować głębiej. Znowu wiem, że mówię o większych miastach i znowu mam świadomość przywileju, ale joga opiera się na 7 fundamentach i praktykując jogę tak poważniej myślimy o yamach i niyamach, czyli o pewnych, nie, może to nie są najładniejsze tłumaczenia, ale nakazach i zakazach. I możemy tutaj wymienić na przykład ahimsę, czyli niekrzywdzenie, no właśnie, niekrzywdzenie się też siebie jako nauczyciel czy nauczycielka. Użyję sanskryckiego słowa satya, które tłumaczymy jako nieokłamywanie, więc też możemy okłamywać siebie na temat systemu, w którym funkcjonujemy, miejsca, w którym funkcjonujemy, pracy, jaką podejmujemy. Nie okradanie, tak? Możemy okradać siebie nie tylko z pieniędzy, pracując w szkole, bo jest mnóstwo miejsc, w których bylibyśmy właściwie gratyfikowani, właściwie gratyfikowane, ale możemy też okradać siebie z właśnie realizacji własnych, większych celów. Każdy z nas teraz pewnie o czymś innym pomyślał. Nietrwonienie energii to jest kolejna jama. Nietrwonienie energii, ileż jej trwonimy, choćby mocując się z tym, co od lat, tak myślę, od czasu po strajku jest walką z wiatrakami. Walka o dobrą edukację systemową jest walką z wiatrakami i jednocześnie myślę oczywiście jako o ważnym komponencie o tej walce o własny dobrostan, brak stresu. Ja tutaj nawet nie mówię o oczywistościach, ale teraz przyszło mi do głowy, że tyle zmian dzieje się, choćby związanych na przykład z maturą, z prowadzeniem egzaminów, że z tego też powodu, takiego najbardziej prozaicznego, trudno o spokój nauczycielski i w ciągu dalszym uczniowski w polskiej szkole. To ciekawe, że wywołałaś temat matury, co przypomniało mi, że specjalnie ze względu na olbrzymie zawirowania przy maturze z języka polskiego powstał nawet specjalny kurs na ten temat, bo dostaliśmy tyle zgłoszeń i tyle informacji od polonistów, że oni nie są w stanie ogarnąć tych wszystkich zmian, bo tego jest po prostu tak dużo. Co ciekawe, że to wybrzmiewa akurat z twoich ust, że to też jest olbrzymi stresor w pracy nauczyciela. Tak, bo ja należę do takiej grupy przeszkolonych nauczycieli, którzy no, mają prawo układać egzamin maturalny, więc wydawałoby się, że należałam do tego grona powiedzmy 80 osób, które wcześniej powinny wiedzieć, jaki kształt będzie mieć ta matura. I oto w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że sprawdzam arkusz próbnej matury rozszerzonej, w której nie ma testu historyczno-literackiego, a przecież halo, halo, miał być. Suma summarum, pewnie i lepiej dla zdających maturę w tym roku. Niemniej jednak okazało się, że jednak czegoś nie wiem, bo no właśnie opublikowano jakiś nowy przepis do przepisu i pamiętam taką środę i to się zdarzało, już nie pamiętam, w którym miesiącu, co tydzień jakaś zmiana albo związana z ocenianiem, albo związana z liczbą pytań na maturę ustną, tych jawnych pytań. Nie wiem, na ile Państwo są zorientowani, ale jest też taki dokument, komunikat Centralnej Komisji, w którym zebrano jawne pytania na egzamin maturalny. To jest jedno z dwóch, które losuje zdający.
no cóż, rozkładam tu ręce i stawiam wielu kropek. Powiedziałaś o tych zmieniających się warunkach pracy, co pokazuje nam tą ekspercką rolę nauczyciela, nauczycielki i o tym morzu kompetencji, które jednocześnie są wzmacniające, kiedy je posiadamy, jednocześnie obciążające, kiedy nam czegoś brakuje, a nad tym wszystkim jest to zwątpienie i to poczucie, że ja jako nauczycielka muszę totalnie sobie dawać radę, nawet jeśli nie dostaję wsparcia. Jak tym zarządzić, wzmacniając siebie, pamiętając o sobie, żeby w pracy w szkole pozostać i widzieć sens, radość, satysfakcję z kontaktu z uczniami i uczennicami? No właśnie, więc w tym pędzie, jak powiedziałaś, w tej zmultiplikowanej zadaniowości i pod presją z wielu stron, bo i uczniowską jednak, trudno jest się nie zorientować, że prowadzi się lekcję, która klasie się nie podoba, klasy nie angażuje i to zawsze jest powodem stresu. Zatem presja uczniowska, presja związana z jakimiś takimi wewnętrznymi naszymi potrzebami samorealizacji. Okej, chcę mieć poczucie, że to, co robię, robię dobrze, czy bardzo dobrze. Presja ze strony, w tym nie ma nic złego, taka ich rola, zarządzających szkołą, presja rodziców, bombardowanie nas różnymi komunikatami. Jak sobie w tym radzić? Nie wiem, no chyba po prostu mieć po pierwsze radość ze spotkań. Już te słowa związane z relacjami i różne rymy stały się tak utarte, że nie chcę ich powtarzać, ale no nie będę tutaj szukać jakichś synonimów na siłę. Chyba tak, kontakt, może to jest to słowo, na które mi teraz zależy. Kontakt z naszymi uczennicami, uczniami, z dziećmi i z młodzieżą. Tutaj można sobie rekompensować. Jeżeli lubimy razem spędzać czas, proste, no to jakoś sobie z tą resztą poradzimy, bo w gruncie rzeczy na gro czasu zamykamy drzwi i jesteśmy z nimi w sali, a ta reszta niech się dzieje. Trudno. Więc chyba musimy zaufać procesowi i też pozwolić sobie na to, że te tornada się zdarzają w naszym życiu szkolnym. Ten wiersz tak często powtarzałam różnym moim bliskim ludziom, też uczącym, że obrazy z niego znam na pamięć. Myślę o wierszu Donny Woltz. O tym, że kiedy próbujemy zebrać piorun albo pojmać tornado, to jest jasne, że ten przypływ zmiecie nas z nóg, więc trzeba w pewnym momencie pozwolić sobie przestać się opierać, czyli znowu modne słowo i też nadużywane, odpuścić. Różnych rzeczy nie da się w szkole odpuścić. Nie da się odpuścić i na kogoś delegować komunikacji z dziećmi, z młodzieżą. Ale już pewne inne kontakty można opóźnić o kilka dni i wtedy świat się nie zawali. Opóźnienie kontaktu z dziećmi, owszem, może sprawić, że jakiś świat się zawali. Więc odpuściłabym różne znane sposoby bycia, tak żeby właśnie ta szkolna całość, jak w ostatnim wersie tego wiersza, który mam na myśli, objawiła naszym oczom. I myślę, że codziennie warto wykreować chociaż jedno piękne wspomnienie. I to jest chyba takie zadanie właśnie, które sobie postawiłam teraz. Nie miałam z tym nigdy problemu, żeby wykreować jedno wspomnienie. Po prostu uwielbiałam być z moimi klasami w poprzedniej szkole. W nowym miejscu zawsze jest trudniej, bo nie ma się jeszcze tych relacji. Po prostu lubi się dzieci, dlatego że są dziećmi, ale jeszcze się ich nie zna, więc to nie jest taka spersonalizowana sympatia czy podziw, czy te wszystkie różne inne wartości możemy sobie tutaj podstawić. Myślę, że jakimś elementem zadbania o siebie wśród tych różnych wyzwań i właśnie stref wpływu może nam także dać cały czas podnoszenie naszych kompetencji, szkolenie się, czytanie, choćby o tym, jak budować własny spokój. No bo żeby czuć się specjalistą, trzeba być specjalistą, czy to od swojego przedmiotu, czy to właśnie od takich wielkich tematów jak nasz dobrostan i nasze szczęście. Zatem jeżeli dla kogoś jest
powodem do stresu to, że no właśnie, spotyka się z klasą, w której mamy kilku freaków historycznych, sami uczymy, czy same uczymy historii i wiemy, że ktoś może nam zadać pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, a być może powinniśmy. Wiadomo, że jest tak, że nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania naszych dzieciaków, ale są też takie, na które znać je powinniśmy. No to znaczy, że trzeba jednak dociążyć różne wartości w tej sferze. A poza tym rozmawiać i też nie bać się pytać o odbiór naszej pracy, być może nagrywać własne lekcje, nie bać się tego typu konfrontacji, ale też mieć życie poza szkołą, to jest na pewno bardzo ważne. Asiu, czuję, że dobrnęłyśmy, dotarłyśmy, cudownie w rozmowie dopłynęłyśmy do końca. Ja czuję się wzmocniona, jak powiedziałaś o tym odpuszczaniu. To może być takie bardzo uwalniające dla nauczycieli. Świadomość, że ja mogę coś odpuścić w swojej pracy, i nie zawsze muszę dawać sobie sama radę z tym wszystkim. Dziękuję Ci bardzo za tą szalenie interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że też jej posłuchasz, co z tego wyszło. Bardzo dziękuję. To jest czasem stresogenne słuchać siebie albo oglądać siebie. Ale tak, bardzo się cieszę, bo to też, no właśnie, to jest też taki element, który rozbija stres, poczucie, że ktoś nas widzi, że daje nam głos jako nauczycielkom, nauczycielom. Więc bardzo dziękuję za tę rozmowę i pozdrawiam całe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uśmiecham się do wszystkich, którzy nas słuchali. Jeśli zainteresował Cię ten odcinek, weź udział w konferencji Dzień dla Nauczyciela, która odbędzie się online 14 października. Konferencja dostarczy Ci inspiracji i prostych rozwiązań, które z łatwością zastosujesz w swojej pracy już następnego dnia. To wydarzenie dla nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą lepiej radzić sobie z wygórowanymi i często sprzecznymi oczekiwaniami uczniów, rodziców i dyrekcji, presją, odpowiedzialnością za młodych ludzi, nadmiarem obowiązków i zmęczeniem. Zapisz się i wzmocnij swój głos. Link znajduje się w opisie odcinka. Scenariusz i prowadzenie. Kasia Pijanowska. Produkcja Ola Rzaczek-Świstak. Wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec. Realizacja Grzegorz Leczkowski. Studio Pod Dębem. Podcast Podzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Proponujemy nauczycielom i nauczycielkom nowe metody nauczania. Pomagamy podejmować z uczniami i uczennicami ważne społecznie tematy. Nasze rozwiązania opieramy na prawie 30-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Ze wsparcia naszego zespołu korzysta rocznie około 40 tysięcy nauczycieli oraz dyrektorów z prawie 10 tysięcy szkół z całej Polski. Prowadzimy akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli oraz wydawnictwo. Wejdź na ceo.org.pl i skorzystaj z naszej oferty. Są jeszcze ostatnie miejsca w naszych bezpłatnych projektach edukacyjnych dla nauczycieli i nauczycielek. Polecamy także udział w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Zapisz się już dziś.